No jest Artur Mikołajczewski i Jerzy Kowalski. Chłopaki, zajęliście srebrny medal na 8 osad. Czy uważacie, że byliście czarnym koniem czy faworytem? Na 9 osad. A byliśmy moim zdaniem takim bardziej czarnym koniem, ponieważ jesteśmy z wagi lekkiej, startowaliśmy w wadze otwartej wyjątkowo. Także chociaż na pewno z nami się liczyli, bo w wadze lekkiej raczej wygrywamy. Także nie wiadomo, co pokażemy było na pewno. Zdobyliście srebro, a czy jest ten niedoszczyt, że jest to srebro, a nie złoto? Myślę, że przed wyścigiem można byłoby wnioskować, że może być ten niedosyt, pomimo tego, że płynęliśmy w wadze ciężkiej, ale czuliśmy się bardzo dobrze i tak naprawdę liczyliśmy przed wyścigiem na swoje zwycięstwo, wiadomo jak to sportowcy. Ale z przebiegu wyścigu musimy być bardzo zadowoleni, ponieważ wygraliśmy o 300, a myśląc, że naprawdę jesteśmy trzecie, bo z całego przebiegu wynikało, że będzie ciężko przynajmniej do półmetku, że będzie ciężko w ogóle o medal. Ale jesteśmy doświadczeni. Ale widać było, że wszystkie osady walczą do końca. Nie było tak, że ktoś osłabia, że naprawdę, tak jak wspomniałeś, o milimetry żeście wygrali, wydarli żeście to srebro. Jakie to jest w ogóle uczucie, myśląc, że się jest z tyłu, a później tuż przed metą wyprzedzacie i na linii mety jesteście o te milimetry szybsi? Myślę, że tutaj uczuć nie ma tak dużo w czasie wyścigu, ale na pewno gdzieś tam w głowie to siedzi, by jeszcze mocniej, by jeszcze szybciej i wyprzedzić jeszcze jak najwięcej. Przynajmniej z przebiegu, no było to zaciekła rywalizacja na ostatnich metrach i tutaj każdy raczej starał się jak najdokładniej, by nie popełnić, płynąć, żeby nie popełnić błędu, ponieważ była bardzo rozbujana woda i było łatwo błąd w postaci raka. A jak byście zachęcili dzieci i młodzież do uprawiania sportu? Bo teraz jest doba telewizji, internetu, że dzieciaki zamiast chodzić na zewnątrz, to siedzą przed komputerem. W ogóle, żeby do uprawiania sportu. Ja zachęcam do uprawiania sportu wszystkich, nie tylko wyślarstwa, każdego ruchu, ponieważ jest to duża dawka endorfin dla człowieka, dużo fajnej zabawy, no i sprawność fizyczna musi być, tak, że tak powiem, dla człowieka, dla zdrowia, jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, także zachęcam do zabawy, chociażby w formie zabawy, niekoniecznie zawodowo. Czego wam, chłopaki, życzyć na przyszły sezon? Połamanie wioseł. Myślę, że kwalifikacje tutaj w moim przypadku Artur już ma, więc ja bym chciał kwalifikację olimpijską. I tego ci z całego serca życzę. A patrząc jeszcze na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie, ile można się spodziewać medali dla Polski w samym wioślarstwie? Bo wiadomo, znacie się, bo wioślarze to myślę, że się znacie. Nie jest to tak dużo klubów, więc myślę, że wiecie, kogo na co stać. Myślę, że jak będą dwa medale, to będzie wielki sukces polskich wioseł. Liczę jak najwięcej. Na pewno mamy szansę na jeden lub dwa medale. Może więcej, zobaczymy. Ja myślę, że każdy ma szansę, ponieważ nawet i ostatnie Igrzyska i przedostatnie, nie każdy widać było, że osada jadąc na Igrzyska, nie będąc faworytem, a przywoziła medal, tak jak choćby czwórka wagi lekkiej, która